Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak skomponować utwór muzyczny, używając wyłącznie multipadów. W instrumentach, które mają właśnie multipady, jest to jak najbardziej możliwe. Są to instrumenty Yamaha PSR seria S. Jeśli chodzi o edukacyjne instrumenty Yamahy, czyli serii E, powiedzmy PSR E443, PSR E433, PSR E453. W tych instrumentach nie ma 16-ścieżkowego sekwencera, ale również nie ma multipadów. Zamiast nich możemy użyć arpeggia, ponieważ figury arpeggia przypisane są w tamtych instrumentach do właściwego dla siebie instrumentu, czyli na przykład jeżeli mamy brzmienie gitary basowej, to mamy arpeggio przypisane riff basowy. Do instrumentów perkusyjnych, zestawów perkusyjnych mamy przyporządkowane, gotowe już jakby rytmy, które właśnie za pomocą funkcji arpeggio się uzyskuje. Ale oczywiście rodzaje arpeggio można zmieniać. Wróćmy jednak do multipadów. Będziemy utwór nagrywać na naszym sekwencerze 16-ścieżkowym. Powiem tak. Do każdej z 16 ścieżek jest przypisana jakaś partia, czyli na przykład do ścieżki pierwszej jest przyporządkowana partia right one, czyli prawa ręka pierwsza. Od 5 do 8 ścieżki są przypisane multipady w kolejności multipad 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Do ścieżki 9 i 10 są przypisane perkusje, do 11 bas i tak dalej, i tak dalej. Nie martwmy się jednak tym, bo to wszystko można zmieniać. I po kolei będziemy sobie zmieniać przypisaną partię do kolejnych ścieżek, używając właśnie multipadów. Zatem zaczynamy. Dobrze. Pierwsza rzecz, żeby w ogóle zacząć nagrywać, to musimy to zrobić z rytmem i z akompaniamentem. Potem ten rytm i akompaniament zostanie usunięty i fajnie byłoby sobie wymyślić jakiś pochód, powiedzmy, 4 akordów. Ja będę miała na przykład C-dur, A-mol i potem G-dur z opóźnieniem 4/3. I to będzie taka, powiedzmy, muzyczka taka minimalistyczna. I tak, tutaj pierwszą ścieżkę musimy zmienić. A poza tym musimy wszystko pozostałe jakby w dolnym rzędzie uruchomić, żeby nam się rytm cały nagrywał. I mamy tutaj już wybrany multipad 2. Multipad 2, który będzie właśnie podstawą tego utworku, brzmi tak. Dlaczego ważne jest użycie rytmu przy nagrywaniu i co jest jeszcze ważne? Po pierwsze dlatego, że następne multipady, które już będą tworzyły warstwę melodyczną i harmoniczną, po prostu już będą miały przyporządkowaną harmonię, prawda? Natomiast jest jeszcze istotna sprawa, a mianowicie taka, że podczas używania rytmu możemy użyć tylko jednego wariantu, prawda? Ale ważne, żebyśmy chociaż raz użyli breaka. Chociaż raz. A to z tego względu, że po prostu wtedy nam się nagra, bo jeśli puścimy tylko rytm i nic z nim nie zrobimy, wtedy po prostu się nie nagra albo nagra się bardzo mały fragment. Dlatego właśnie tak musimy tutaj postąpić. I nagrywamy teraz pierwszą ścieżkę razem właśnie z akompaniamentem. No i tak właśnie brzmi ścieżka multipadu nagrywana z akompaniamentem. No, wygląda to dość monotonnie, żmudnie, ale z czasem będzie to brzmiało lepiej, ponieważ multipady
będą dochodziły jeden na drugi i rytm zostanie usunięty. I zobaczymy, czy to wtedy da pozytywny efekt, czy nie. Ale myślę, że można spokojnie rytm albo usunąć, a jeśli nie, no to przynajmniej wyciszyć go. Dla drugiej ścieżki wyszukałam multipad trzeci i taki troszeczkę pójdziemy w nutę dance'ową. Zobaczcie, jak on brzmi. My oczywiście z tym efektem nie będziemy przesadzać, prawda? Bo chodzi o to, żeby ten efekt po prostu dodawał blasku naszemu utworowi i żeby po prostu występował incydentalnie, a tym samym nie zaprzestał być ciekawy. Tutaj mi się uruchomiło nagrywanie, jak chciałam Wam pokazać, jak brzmi ten multipad, ponieważ już uruchomiłam proces nagrywania. Ale w takim razie nagram teraz ten multipad i będziemy tak samo postępować z kolejnymi ścieżkami i Wam pokrótce pokażę. A oto co mamy po nagraniu ścieżek sekwencera. Ścieżkę dziesiątą, przepraszam, jedenastą, dwunastą i trzynastą trzeba zostawić, jednocześnie wyciszając ją, ponieważ te ścieżki trzymają piony harmoniczne i to jest dość istotna sprawa, żeby nam się konstrukcja nie rozleciała. A muzyczka na razie się nam przedstawia w ten sposób. Pokażę Wam poszczególne ścieżki. I teraz tak. O, nam się coś tu uruchomiło, tak? Druga ścieżka. Trzecia ścieżka. Jest perkusja, prawda? Czwarta. I tak dalej. Tutaj jakieś pojedyncze dźwięki do przejść mam powłączane. Tutaj właśnie są te ścieżki odpowiadające za piony harmoniczne. My sobie je teraz wrzucimy i mamy utwór takim sposobem z multipadów. Ja ten utwór umieszczę w osobnym filmiku, żeby się Wam lepiej słuchało, a tymczasem to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!